Dokładnie w tym miejscu powstaje właśnie tunel w Kobyłce i to dzięki niemu znikną z Kobyłki wszystkie przejazdy kolejowe. A jak to dokładnie wygląda? O tym w tym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem, Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Znajdujemy się bezpośrednio na stacją kolejową Kobyłka, dalej był przejazd kolejowy, a jeszcze dalej powstaje nowy wiadukt dla samochodów i dla pociągów, a właściwie dla pociągów już wiadukt jest. Konkretnie w tym miejscu powstaje nowy tunel, dzięki czemu samochody nie będą już musiały stać na przejeździe kolejowym, a przejadą na dole, nie zatrzymując się na pociągach i będzie większe oczywiście bezpieczeństwo. Sam nowy obiekt nie tylko i wyłącznie wymagał wybudowania samego tunelu, jak i również drogi, która w tym miejscu, którą właśnie teraz widzimy na dole, się znajduje. Przez sam środek lasu z nową drogą dojazdową, która też niedługo będzie powstawać, od ulicy Nadarzyńskiej się ciągnie bezpośrednio do Alei Jana Pawła II. Dalej właśnie się łączy z kolejną ulicą i w ten sposób łączy się w całą nową trasę, którędy już niedługo samochody będą jeździć. Już niedługo, bo sam tunel ma zostać oddany do użytku na jesieni tego roku, a konkretnie oczywiście przed wyborami, czyli jakoś w październiku. Co ważne, sama inwestycja będzie podzielona na trzy części, jeżeli chodzi o... na dwie części, jeżeli chodzi o to, co się będzie dziać pod ziemią. Czyli na część dla samochodów po jednym pasie w każdym kierunku i część pieszo-rowerową, gdzie rowerzyści i piesi będą mogli się na spokojnie tutaj przemieszczać. Co ważne, piesi będą mieli też jeszcze możliwość wejścia w inny sposób, a mianowicie przy samych ulicach, przy ulicy Warszawskiej i przy ulicy Granicznej będą te schody, dzięki czemu nie trzeba będzie wychodzić całą pochylnią na powierzchnię. Oczywiście w ramach tej inwestycji powstaje też szereg nowych ulic i udogodnień w okolicy. Udogodnień mam na myśli zmianę układu drogowego w całej okolicy, co można zastosować właśnie na tych ujęciach. Co ważne, wszystkie ściągi rowerowe w tym miejscu się połączą w jedną całość, ale nie będzie tak wyglądać to przy ulicy Nadarzyńskiej, bo ulica Nadarzyńska, właściwie skrzyżowanie z ulicą Nadarzyńską, nie jest teraz realizowane, to nie jest robione przez PKP, tylko to będzie robione już w ramach innej inwestycji realizowanej przez zarządcę tej drogi. W tym miejscu możemy zobaczyć pojawiającą się nową jezdnię. Dalej będzie to wszystko zjeżdżać na minus jeden pochylnią, jak i również piesi rowerzyści będą mogli schodzić. Po prawej stronie ulice zmienią swój kształt, bo ulica Słowackiego połączy się z ulicą Graniczną bez możliwości wjazdu do nowego tunelu, a po drugiej stronie ulica Warszawska będzie miała swój nowy wiadukt, który już w tym miejscu powstaje. Co prawda te wiadukty, które tutaj widzicie, mają dopiero ustawioną konstrukcję. To film był nagrywany już ponad tydzień temu, więc tam konstrukcja została już zalana betonem i aktualnie najprawdopodobniej wszystko teraz łączy się i zgryza w jedną całość. Kolejny odcinek drogi to dwa nowe przystanki autobusowe, które w tym miejscu pojawią się, pomijając nową ścieżkę rowerową. Widzieliśmy już jeden przystanek autobusowy, za chwilę zobaczycie miejsce do zatrzymywania autobusów, czyli w tym miejscu będzie się to znajdować, no i dalej oczywiście całość się ciągnie bezpośrednio do ulicy Nadarzyńskiej. Tak jak powiedziałem na wstępie, właściwie parę minut temu, ulica Nadarzyńska co prawda będzie połączona z nowym tunelem, o tyle nie będzie tam przebudowanego skrzyżowania i to duży problem. Zarządca tej drogi musi to zrobić, miejmy nadzieję, jeszcze przed otwarciem samego tunelu, chociaż raczej wątpię, żeby to się stało, ponieważ będzie problem z wykręceniem dużych pojazdów towarowych w tym miejscu. Tamta ulica łączy się z małą ulicą lokalną, która tutaj wcześniej była i wjazdem na osiedle. Teraz to się zmienia, teraz cały ruch tranzytowy w tym miejscu będzie poprowadzony i no, mogą się robić korki, niech tutaj pojazdy mogą nie wykręcić i oczywiście musi się zmienić tam organizacja ruchu i pierwszeństwo wjazdu bezpośrednio w tunel, a nie tak jak wcześniej to było na wprost. Chyba, że nie będą chcieli tego zrobić i jakoś inaczej to rozwiążą w tym miejscu. Sam wlot, jak widzicie, tutaj do tunelu ładnie się prezentuje. I sama konstrukcja nie będzie już wymagać jakichkolwiek utrudnień, jeżeli chodzi o pociągi. W sensie będą zwolnienia torowe, ale nie będzie jako takowych już zamknięć dla tych wszystkich czterech torów, które w tym miejscu się znajdują. Zobaczmy sobie, jak to wygląda trochę bardziej z bliska. W tym miejscu widzimy, że już wszystko to jest. Ścianki są, elementy małej architektury zaczynają się powoli pojawiać, tutaj te elementy niebieskie na górze. No i tutaj mamy przygotowanie
z rusztowaniami pod wiadukt ulicy Granicznej. Tak jak powiedziałem, on już tutaj najprawdopodobniej ma, jest już wylany w betonie i ma całą konstrukcję stalową. I kolejny wiadukt, który widzieliśmy, to jest wiadukt ulicy Warszawskiej. Następnie mamy tutaj na dole ściankę dziełową pomiędzy częścią pieszo-rowerową a częścią dla samochodów, tak aby bezpieczeństwo było zachowane. I widzimy jedną z klatek schodowych, która będzie się właśnie znajdować po przeciwległej stronie ulicy Warszawskiej względem torowiska kolejowego. Zobaczmy sobie trochę z bliska bardziej, jak to wygląda na dole, pod ziemią, bo wykonawca ponownie mnie zaprosił i mogłem dla Was ponownie nagrać, jak to wszystko wygląda na poziomie minus 1, za co jak zawsze bardzo dziękuję wykonawcy. W tym miejscu jeszcze raz sobie zetknijmy na klatkę schodową. Jeszcze nie mamy oczywiście schodów, ale tu będą właśnie się znajdować schody. Schody bez windy, od razu uprzedzam, bo w niektórych tutaj wiaduktach i nowych tunelach, które powstają dookoła Warszawy, też są windy w tego typu miejscach. Tutaj będzie tylko i wyłącznie część schodowa, następnie wiadukt ulicy Warszawskiej i część na dole. Możecie też zobaczyć, jak grube jest sam obiekt pomiędzy torowiskiem kolejowym a tunelem samochodowym, który się znajduje właśnie w tym miejscu, i jak wysoko samochody tu jeszcze będą usadowione. Z tego co wiem, wszystkie pojazdy towarowe będą mogły tutaj się na spokojnie zmieścić, nie będzie ograniczenia jakiegoś specjalnego, jeżeli chodzi o wysokość, więc tutaj wszystkie pojazdy na spokojnie będą mogły wjechać. Przejdźmy się tutaj dołem, żebyście mogli zobaczyć. Ogólnie my tutaj jesteśmy na samym dnie, które się znajduje tego tunelu. Sama jezdnia i sama część pieszo-rowerowa będzie o wiele wyżej. To trzeba pamiętać, ponieważ sam asfalt nie będzie na tym ustawiony, tylko jeszcze będą oczywiście poszczególne warstwy, będzie też kanalizacja, odpływy wody i tego typu elementy, i to na tym dopiero będzie umiejscowienia jezdnia, więc jeszcze tutaj trochę tego będzie się działo, a teraz przechodzimy pod rusztowaniami, pod gdzie na górze będzie się znajdować wiadukt ulicy Granicznej, która też będzie miała przejazd rowerowy właśnie w tymże miejscu. A następnie widzimy, że tutaj jeszcze nie jest całkowicie zabetonowana ściana od wiaduktu kolejowego, który tutaj się znajduje na górze. Te ścianki z jednej strony jest już betonowana, z drugiej strony też jest betonowana i na czas mniej więcej tam kilku tygodni będą spowolnienia dla pociągów, aby po prostu to wszystko w tym miejscu związało w jedną całość, jak już ściany będą w całości zabetonowane. Ścianka działowa też się wtedy w międzyczasie pojawi, która tutaj jeszcze nie jest jakkolwiek zbetonowana, tylko widzimy elementy zbrojenia i widzimy tutaj właśnie podtrzymywanie, bo to wszystko już tam zostało wylane z betonem. Znaczy, jak wy to oglądacie, to zostało wylane, jak ja byłem, to jeszcze to w ten sposób nie działo się. No i możemy zobaczyć tutaj, jak wysoko, no, rowerzyści, jak będą tutaj jechać, ta ścianka dla rowerzystów pieszych będzie mieć mniej więcej pół metra, więc to jest dosyć duża różnica względem tego, co teraz widzimy. Tam będzie dosyć dużo jeszcze usypanego piachu i na tym wszystkim to będzie się znajdować. Tam jeszcze będzie jeden z kolektorów wodnych, z tego co pamiętam, zlokalizowanym. A teraz przy okazji ciekawostka, że tutaj ta ulica, która skręca na lewo, będzie odnogą, która będzie się łączyć z ulicą Warszawską. Tak, dokładnie. W tym miejscu, nie dokładnie tak jak kamera teraz pokazuje, tylko przez las. Miasto, z tego co wiem, już niedługo będzie się przygotowywać do tej budowy i będzie połączenie ulicy Warszawskiej z nową częścią drogi wyjeżdżającej z tunelu i w ten sposób mieszkańcy będą mogli szybciej i łatwiej dojechać do ulicy Warszawskiej, czyli to będzie lepsze skomunikowanie pomiędzy sobą poszczególnych elementów miasta Kobyłki. No i tak powstają tutaj te dwa wiadukty drogowe. Te dwa wiadukty to chyba są największe elementy, które teraz powstają. Pomijając to, co oczywiście się dzieje na dole, czyli oczywiście robienie jeszcze ścian, betonowanie pod samym wiaduktem kolejowym. No i oczywiście nowe schody, które powstają po jednej i po drugiej stronie. Tunel. Tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. I jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ponownie w Kobyłce tutaj się pojawię dopiero za 2 miesiące i też podsumowuję wtedy całą budowę wiaduktu. A tutaj będziemy się pojawiać do końca tej inwestycji. Cześć!